31, 34, 44 i Andzia, jaką mu liczbę jeszcze skreślić, co? Zlew się zatkął. Och, żeby tak roz w życiu trafić szóstka. Roz w życiu. Woda nieście go, Bercik. Hawaje, Bermudy, Brynna. No słuchaj, przestój tak dużo gadać, no słuchaj, co do ciebie godum. Zlew się zatkął i woda nie leci. I bardzo dobrze, bo woda nie jest od tego, żeby lotać. Jo ci tu godum o rzeczach wzniosłych, a ty łowonie, no. Wiesz co, ty mi godasz o pieniądzach, których w życiu nie obejrzysz. A dla ciebie rzeczą wzniosłą nawet jest głupie 5 zł, wiesz? 5 zł może nie. A 5 milionów? Ja? To idź do szafy, weź swoje 5 milionów, leć po hydraulika i go tu przyprowadź, bo tato się zatkało na amend. Nie teraz, bo teraz tworza. Ja? Ciekawe co? Tworza zestaw odpowiednich liczb, które w przyszłości otworzą nam bramy do szczęścia. A ją zaraz stworza zestaw odpowiednich ciosów, które ci otworzą brama do twojego mózgu. Co ty, Andzia, no widzisz przecież. Wiesz co, jak ty mnie denerwujesz, byś się wziął do jakiejś roboty, siedzisz, wypełniasz jakieś głupie kupony, dubiesz w nosie, abyś naprawił zlew, o. Tak? Przepraszam cię bardzo, ale z tego wyniku, że jakiś głupi zlew jest ważniejszy od naszego wspólnego szczęścia. Ty wiesz, jakby my byli wspólnie razem szczęśliwi, jakby mieli naprawiony zlew. A z tego twojego grania to i tak nic nie będzie. A skąd wiesz? Skąd wiesz, jak żeś ostatni kupon mi straciła? Może tam jest szóstka, może my są milionery i może jeszcze o tym nie wiemy. I dał otworzyć. Warszawioki, fajne chłopoki. Cześć Hanysie, stary tygrysie. Co? Nic, poranna poezja. No a moja godo, że to jo jest psychopata. No wiesz, Becik, niektóre rzeczy są zaraźliwe. Wchodź. O? A. Cześć, Andzia. Co to, Kamina? Co się stało? Zbyszek, umiesz się wyobrazić, że mąż za męża Huberta Dworniota? A, rozumiem. A co tym razem? Ona chce, żeby jo i naprawił zlew. A jo ino dbą o jej szczęście. A ona co? Ona mi nawet straciła kupon totolotka. Ty wiesz, Wiala, za taki kupon szłoby zlewów kupić, wiesz? Wiesz co, to w takim razie jo się ida po hydraulika. O, a propos, oglądałem bardzo ciekawy film w roli głównej z hydraulikiem. Jaki film? No nie będę ci mówił przy kobiecie, no. No w każdym razie tak się zaczyna, że do samotnej, pięknej kobiety przychodzi hydraulik. Ty, nie wiem jaki to jest film. Tak? Widziałaś go też? No może nie ty, ale ja się takiego czegoś dość nie oglądała w kolonii. One się te filmy wszystkie tak samo zaczynają. Do samotnej kobiety przychodzi bardzo przystojny listonosz albo hydraulik i... Ty, może to wcale nie jest takie głupie. Dokąd idzie? Dokąd? Po hydraulika. To jest godej, no. Co to było z tym filmem, no? Co, mam ci teraz opowiadać fabułę? Streszczaj. Oj, streszczaj, no. No więc tak, akcja zawiązuje się w ten sposób, że przychodzi taki bardzo przystojny hydraulik do jednej pani. Jaki przystojny? Oj, Bercik, jakbyś pooglądał trochę filmów, to byś wiedział, że nikt nie jest tak przystojny jak hydraulicy. Dobra, co potem? Co potem? No potem ciekawych parę rzeczy się działo, wiesz? No i na koniec ten hydraulik wychodzi, no i są napisy. No ale co tak? Taki krótki film, to znaczy, że do dzieci. Co dla dzieci? Niezupełnie. A właściwie to nie jest dla dzieci, tylko dla dorosłych. No ale co, wlos i wylos, a co było pomiędzy? Jak to co? No, pracował. Aha. No ale to co, w końcu przepucował i ten zlew, czy nie? Berci, przepucował. Mógłbyś troszeczkę ładnie o takich rzeczach się wyrażać. Wiesz, z uczuciem, a nie przepucował. To znaczy, że co, że te hydrauliki to takie pięknisie, tak? No, z tego by tak wynikało. Tak? Co? Co ci
się spraw. Berci! Poczekaj, Berci, ale to tylko na filmach oni tak wyglądają, że są tacy przystojni. Nie będzie mi cudzy hop do domu przychodził. Idź se na ten swój bazar, a ja tu popracuję. No, a umiesz? Umia! Jo jest hajer przodowy, żaden zlew mi nie jest straszny. No dobra, Berciu, poczekaj. Berci! Ach. No ja idę, cześć! No co, Zbysiu, już po robocie? A ruchu nie ma, dałem sobie spokój. Coś koniunktura siadła. No a jak tam hydraulik? Jutro, bo przyjść to jest nic skomplikowanego. Przyjść się taką szpirala, wsadzi ją do środka, tak przepucuje, wyciągnie nazad i będzie naprawiony. A więc co, Andzia, może nawet nie będzie potrzebny hydraulik? A czemu? A bo jak wychodziłem, to Bercik się brał za naprawę. Jezus Maryju. Zlewu? Zlewu. I ty zaś go nie wstrzymał? No myślałem, że chcesz, żeby coś zrobił. Jezus Mariusz, to no jutro będzie potrzebny hydraulik, stolo, sztapeciusz, glazurik, a na koniec jeszcze chyba dekorator wnętrz. Ale wiesz co, Andzia, wy, żony, to nigdy nie doceniacie swoich mężów. Ja się założę z tobą, o co chcesz, że Bercik na pewno już to naprawił, mieszkanie jest całe, a teraz sobie siedzi spokojnie i czyta gazetę. Zakład? Dobra, to o ile się zakłada? O stówę. O stówa? No dobra, oddychę, niech będzie. Przemyślał weź się to. No dobra, niech ci będzie oddycha. No, zobaczysz, Eryka. Ty wygrasz. Jezus Maria! Wiem ci, ktoś się napot. Kto? Zlew. No zlew? Ja. No ja. Wy wiecie, co on mi zrobił, wiecie? Ja się to idę obejrzeć. O. Wiecie, O. Agresywny jak pierun. O. Jezus Mario. Ani go dała. Trudno, Zbyszek. Wyskakuj z dychy. No. Ale wygrałaś. Wygrałaś. Berci, co taki smutny? Rozmuś się. O, już ci schodzi. Andzia wszystko posprzątała. No to ja powinienem się martwić. Przez ciebie przegrałem dychy. Nie trzeba się było zakłodać. No tak, wiem. Wiara w ciebie może nie jest najlepszym biznesem, ale co tam? No co jest? Jutro ma przyjść hydraulik. No to co? No nie rozumiesz. Ja nie mogę cały dzień siedzieć i czekać na hydraulika. Jak ja mam dużo ważnych spraw do załatwienia. Na miasto muszę iść, na poczta, do kolektury, totka muszę wysłać. A ty jutro rzeźnie skaj, na bazarze. Ale nie przejmuj się. Andzia będzie, to go przyjmie. O, i tego się właśnie boję, wiesz? A, o to ci chodzi. Bercik, życie nie jest filmem. W życiu nie ma takich pięknych hydraulików. Nie pocieszaj, wiesz? Ja już się na tym znów. Przyjdzie taki, kran naprawi, zlew przepucuje, inteligentnie, gładkie rączki, prawda? Wszystko umi, bo to prawdziwy hop taki przyjdzie, nie? Ja trzeba Bercikowi rogi doprawi, a na pewno mu solidny, porządny francuski klucz. Zaraz ci rogi doprawi. Bercik, weź się, rozmów. Chodź poglądamy sobie tej Ligę Mistrzów. Popatrzysz, to zapomnisz. Myślisz? Pewnie. No, wyluzuj się. Patrz, ale sensacja, co? Zwyciężył orę biały. Kto tam? Hydraulicy! A ja by panu nie podobał. Przyjeżdżaj, co? Bercik! Panowie hydraulicy przyszli. A z trzech? Ja powiedzieli w administracji, że się jednego z nich mam wybrać. Fajni, co? Wcale nie tacy fajni. No właśnie, wcale nie tacy fajni.
No ciekawe, jak ty teraz poznasz, który z nich jest najlepszym fałowcem? Bo panowie zrobią prezentację swoich umiejętności. Aha, to taka promocja u klienta, tak? Promocja, sromocja. To wszystko przez ten wasz kapitalizm. Za Edwarda Gierka nie było taki głupot i też było dobrze. W ogóle socjalizm to był lepszy ustrój. Fakt, hydraulików też nie było. Panowie, możecie zaczynać. Bercik, takie są zasady kapitalizmu, nie ma to tamto. Ciężki wybór, niech na tego środkowego się wyzna. Andzia, co ty robisz? Kaj ty z nim idziesz? Kaj ty z nim idziesz? Tam jest sypialnia, tam nie ma żadnego zlewu. Kaj ty idziesz? Na dobrego hydraulika się zawsze jakąś robota znajdzie. Nie, nie, jo nie chcę. Jo chcę Edwarda Gierka, jo nie chcę kapitalizmu. Jo chcę socjalizm, jo chcę socjalizm, jo chcę Edwarda Gierka, jo chcę socjalizm. Jochca socjalizm! Ludzie jochca socjalizmu! Jochca socjalizmu! Towarzysze! Jochca socjalizmu! Towarzysze! Jochca Gierka! Jochca Gierka! Pomogimy! Jochca Gierka! Czy on znowu chce Gierka? Jochca socjalizmu! Becik! Socjalizmu! Becik! Co jest? Hydrauliki tańcują u klienta. Co? Byszek, rozumiesz coś z tego? Josie chyba jutro kupia sennik egipski. Dobranoc. Dobranoc. Ej, wszystkich budzi, nie? Jochca Gierka! No dobra, chłopie. Idę, a ty co? Nie, ja od wczoraj myślałem nad tą ostatnią cyfrą. No, nie wiem, wygrum, co nie wygrum. Ty co, nie idziesz? A miałeś tyle spraw do załatwienia i co? Nie, co tam byda załatwiał? Idź co, i obyda myślą. No dobra, to idę, cześć. Cześć. Cześć, Andrzej. Miałżeś iść na pocztę. A co byda chodził? Hydraulik mógł przyjść. Ale przecież ja jest w domu, to ty możesz iść. Ja byda na niego czekała. Nie, ja już tam wola poczekać, wiesz? Ach. Ty, a co ty mnie tak na roz wyganiasz z domu, co? Kto cię wyganiał? Jak chcesz, to siedź. Tak? Widzę już po tobie, że się aż czyjsiesz, żeby ino poszło. No, przeca widza. A mnie spokój. No. Ty, a jak ty myślisz? Ten hydraulik to on będzie jak? Przystojny? A Jezus, od kiedy cię interesują hydrauliki, ty? A nie, no tak, wiesz. Dzień dobry. Dobry. Co się stało? Co ty jest? Proszę pana, coś się chyba tam zatkało w zlewie. Niech pan to obejrzy. W zlewie się zatkało. No. Boże drogi, w życiu nie widziałem tak rozwalonego zlewu. A co byście tu robili? Ćwiczyliście karate czy co? Nie, my nic. A tak. To będzie ciężka robota. Możemy się umówić o 6:00. O 6:00. Ja o 6:00 to pasuje, dobrze. No dobra. A zobaczymy się o 6:00, nie? Momencik. Co? Wiela pan tak doprawdy molot, co? A o co chodzi? Nie, pan jest taki stary, albo to jest ino kamuflaż, co? Stary, ale jary, bracie. No. Jary? No. Jary? Godaj wiela molot! Ale uspokój się pan. Co pan mi swoje będzie liczył? 62 lata. 62, doprawdy? No. No. Panie, w porządku, panie. Uspokój się pan, co? No. Przepraszam, do widzenia. Do widzenia, do 6:00. Do 6:00. Podoba mi się facet. Może pan przychodzi do mnie, kiedy pan ino chce, nawet jak mnie nie będzie w domu. Jak ty się zachowujesz? On ci się naprawdę podobał, taki stary dziot. Mnie się spodobał bardzo, od pierwszego wejrzenia. A tobie nie? O Jezus, Bercik. Niech tu przychodzi, niech dubie w tych klamorach wiele chce. Proszę bardzo, moje zlewy są do jego dyspozycji. Aha. Ja chyba znalazła ten twój kupon do Tolotka. Nie jest to ten ze zeszłego tygodnia, patrz.
No Jero, nie pewnie, że to jest ty. Kaś ty go znodła. Praniu, jakie to szczęście, że go jeszcze nie wyprała, nie? 11, 13, 49, 8! Jerunie, mamy czwórka! Czwórka! Ja wygrał czwórka! To znaczy czwórka? Ile płacą za czwórka? Czwórka, no kupa szmaru! Karaiby, Hawaje, Karaje, Brynna! Ale płacą ile? Czekaj, 112 złotych! 112 złotych! Karaiby, Hawaje. Pędzej Brynna, nie? No raczej Sosnowiec. O, nieważne, jest takie przysłowie, że darowanemu sosnowcowi się w zęby nie zagląda. Te za 15 minut kolektura mi zamykają, a dzisiaj ostatni dzień, jak nie zdąża, to koniec. Ty, nie ma żartów. To co, to już nie czekasz na tego hydraulika? Na hydraulika nie czekam. To jedno szczęście. Proszę, w takim razie idę okąpać. A Joleca! O, przepraszam bardzo. Nie szkodzi. Momencik. Tak? Czy my się przypadkiem nie znamy? Nie sądzę. Moment, a kaj pan idzie? Do państwa dworniaków. Dworniaków? O nie. Po moim trupie, nie. No ale tam jest naprawdę cały odpływ. Tato kazał być na szóstą, bo sam już nie może. Tata nie może? A ty oczywiście możesz, pewnie, tak? Pewnie, że mogę. Tak? Możesz? Mogę. To ja idę z tobą. Proszę bardzo. Ale nie, czekaj, nie mogę iść z tobą. Jak ja mówię z tobą, nie mogę iść z tobą, bo mu przecież... Mogę wiedzieć, o co chodzi? Przecież chodzi o to, że ja mu 100 złotych do odebrania, a tu... Dobra, czekaj, zrobimy tak. Pójdziesz tam i o tu wyda za 5 minut. Całego dom za 5, za 3 minuty, rozumiesz? Ty nie zdążysz nawet się rozebrać, ja już tam wyda u góry, rozumiesz? Idź po schodach, ale powoli. Idź tak, patrz, tak iść. Raz, z kroku na kroczek, idź bardzo powoli, ja zaraz wyda. Są, otwieraj! My? Kto? Nie udowej, że cię nie ma, bo słyszę, jak do mnie godosz. Otwieraj cię! Nie mogę! Siedam w wannie! To niech jedne z was natychmiast wylezie z tej wanny i mi otworzy! Ale już! Ale po co? Po co, bo go zamorduje, zabija normalnie mu ten klucz francuski w potylicę wsadza, zabija podeptą, hahara pierońskiego wykopia, jeszcze raz go zabija, rozumiesz? Zamorduje! Kto tam? Zabija pieruna! Tutaj pan do ciebie, tak? Mum cię, haharze! Jest, znowu ten świr! Ale to co? Świr, tak? Co ty myślisz? Że jak ty się z hydraulik, to ty się możesz kąpać z moją żoną, tak? Co? On się kąpał za dzią? Ale panowie, co wy? Ja kiedy? Kiedy? Oba dobrze wiemy, i ty, i on, że teraz się kąpię z moją żoną. Jak to? On? Teraz? Tak jest. Teraz ja bym w piwnicy zakręcić zawór. W piwnicy, tak? W piwnicy. Ale kto to... Ty milcz, zboczyńcu! Ale czekaj, uspokój się, no. Ci w piwnicy powie. Kąpię się z moją żoną, że przed chwilą słyszałem, jak żeście wołali przez drzwi. Nie możemy wyleć, bo my są oba w wannie. Kurde. Co? Tak. Ale... Przed chwilą byli tam, w piwnicy. O, właśnie. O, nie powiedziałeś? Proszę. Co się tu dzieje? No, godro. To ja sam bym się was zapytał, co tu się dzieje. No, ale zaraz. Spokojnie, zaraz. Ty mówisz, że Andzia kąpała się z tym panem, jak Andzia jest tam, a ten pan tu. Nie rozumiem. No, poczekaj. No, jakoś logika w tym jest, faktycznie. Jezu, synek, bój się Boga. No, bo... Taki hydraulik to jest gorsze jak warszawiak. Zawsze się wywinie, wiesz? Dobrze. Ja mogę wziąć się do pracy? Weź się pan za pracę, tak. No. Ale gdzieś narobił bigosu, no daj spokój. No co jo? Chyba mu się należało, nie? Ugodą wum. Jakby był porządny facet, to by się wziął za porządny fach, rozumiesz? Już w telewizji, w tych filmach dobrze wiedzą, jaki fach jest porządny, a jaki nie. Zostaw, tam jest Andzia sama. Chodź do pokoju.
myślę, że Andzia to ma trochę racji, wiesz? Z czym? Ty jesteś trochę psychopata, wiesz? Czasem to się martwi o Andzie. Ja nie wiem, czy ja bym z tobą zamieszkał. A wiadomo, co ci przyjdzie do głowy? Becik, co ty wyprawiasz? Idę do Andzi. Kopię z tym? Przecież tam nie ma żadnego zlepu. Do dobrego hydraulika robota się wszędzie znajdzie. O nie. Andzia, on idzie do ciebie z kluczem. Co mam robić? Wpuścić! Jak to wpuścić? Dobrze, ale żeby nie było na mnie. A co nie tak? I co, idź.